O, i temat bardzo aktualny. Zresztą wiemy, ile osób się rozwodzi, jaki jest procent osób, które wchodzą potem w kolejny związek małżeński, czyli ten niesakramentalny. Zresztą to najlepiej widać na Mszach Świętych. U mnie o godzinie 16 jest taka organizowana w niedzielę. Dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców, czyli tych, którzy no, specjalnie z racji na ten sakrament przychodzą na Eucharystię. Pełny kościół ludzi i tylko kilka osób idzie do Komunii Świętej. I teraz pytanie. Jak Kościół podchodzi do rozwodników. I nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś patologie nadinterpretacje konkretnych księży. Nie, zostawmy to, nie ma co w to wchodzić zresztą, jak ja mógłbym tych księży zdyscyplinować. Zamiast tego chciałbym wam powiedzieć, jak cały Kościół na to patrzy, co znajdujemy w dokumentach. I wydaje mi się, że bardzo korzystnym będzie fragment, dokładnie 84. punkt. Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, już teraz świętego Jana Pawła II, Familiaris Consortio, czyli o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. I tutaj od razu mówię, to nie jest jakaś nowoczesna świeżynka, że ona będzie nam tutaj mieszała w głowach jakieś nowoczesne myślenie na temat rodziny. Nie. Przypominam, ten dokument został napisany w 1981 roku. Już wtedy ojcowie synodalni powiedzieli, że jest plaga rozwodów i że ten temat trzeba potraktować jako naglący. A jeśli trzeba, no to nagrywam to wideo. Po co jest Kościół? Czy po to, aby wyłuskać ze świata taką duchową elitę, tych praworządnych, sprawiedliwych i głosić im Ewangelię, tylko po to, aby stawali się coraz bardziej doskonali? No nie, znaczy, no wiesz, miło by było, miło by było być tych, w tych środowiskach, gdzie nie ma pretensji, wszyscy się z Tobą zgadzają i w ogóle są tacy bezproblemowi. Ale nie taki jest sens Bożego objawienia. Jezus odpowiedział na uszczypliwy komentarz faryzeuszów do Jego uczniów, bo oni zapytali, dlaczego Wasz nauczyciel jada z celnikami, grzesznikami, a wtedy On im odpowiedział. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mocne słowa, nie pozostawiają niedomówień i potwierdza to Familiaris konsorcją. Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, Którzy już połączeni sakramentalną więzią małżeńską próbowali zawrzeć nowe małżeństwo, będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia. Dlatego dementuje wszelkie plotki, nie ma żadnego prześladowania w kościele osób, które są rozwiedzione, a zawarły nowy związek małżeński. Zdecydowanie nie. Nikt ich nie piętnuje, nikt nie ośmiesza. My, naprawdę, jako Kościół, chcemy dla nich wielkiego dobra i łaski samego Jezusa Chrystusa. I od razu się pojawia pytanie, no to jak połączyć te dwa porządki? Z jednej strony wymagania stawiane i zakaz podejścia do Komunii Świętej, a z drugiej wielką miłość do nich. I właśnie chcę to teraz wytłumaczyć. Po pierwsze, zgodnie z familialistą konsorcjum, otóż pasterze, z racji na miłość do prawdy, są zobowiązani do rozeznania sytuacji. I co to zmienia? Dlatego, że sytuacja sytuacji nierówna i są trzy typy trudnych, bolesnych rozejść się ludzi. Pierwsze, ci, którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni. Drugie, ci, którzy z własnej ciężkiej winy zniszczyli ważne kanoniczne małżeństwo. I trzecie, tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo zniszczone w sposób nieodwracalny nigdy nie było ważne. I ktoś powie: OK, jest rozróżnienie, ale co z niego wynika? Czy to, że jest inna sytuacja, to coś zmienia w praktyce? Nie, nie zmienia, ale pokazuje ważną rzecz, że Kościół się temu przygląda, że się temu zastanawia, że widzi różnorodność tego wszystkiego i przez to okazuje troskę. Księże mają konkretne zobowiązania względem rozwodników, którzy weszli w kolejny związek małżeński i im, tym rozwodnikom, proponuje się takie rzeczy. Słuchanie Słowa Bożego, uczęszczanie na msze świętą, codzienną modlitwę, pomnażanie miłości, inicjatywy wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, działalność wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, czy pielęgnowanie ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie łaskę. I właśnie poprzez powyższe rzeczy Kościół okazuje się dla nich miłosierną matką, która przygarnia swoje dzieci. I aby było to bardziej jasne, chciałbym się teraz w szczególe zatrzymać przy poszczególnych punktach i oprawić je komentarzem, aby wszystko było jasne. Słowo Boże jest zbiorem natchnień od samego Pana Boga i wcale nie trzeba być w stanie łaski uświęcającej, aby z niego korzystać. No, oczywiście, jeśli mamy pełną otwartość na Pana Boga, no to ono będzie tym bardziej skuteczna. ale jeśli nie mamy stanu łaski uświęcającej, to i tak warto je czytać. Zresztą dziwne by było bardzo nastawienie, gdy powiemy, no, nie chcą mi dać Komunii Świętej, to ja już niczego od nich nie chcę, ja już rezygnuję całkowicie po całej linii. To no powiedz, czy jest tak w codziennym życiu że jeśli zamykają Tobie drzwi, to już mówisz, nie wchodzę. Nie. Wchodzisz przez okno, szukasz wszystkiego, co jest do dyspozycji i starasz się tym karmić, z tego korzystać, więc nie rezygnuj. No nie, no tak się nie robi. Masz Pismo Święte do dyspozycji i korzystaj z niego. Napełnij się Bogiem, bo to jest jeden ze sposobów spotykania się z Nim. Słowo komunia święta jest pojęciem zdecydowanie szerszym niż tylko przyjęcie ciała i krwi Pańskiej. Fakt, spotkanie się najintymniejsze jest dostępne poprzez przyjęcie do siebie sakramentu, że spożywam pod postacią chleba i pod postacią wina ciało i krew Pana Jezusa, ale to nie jedyny sposób kontaktu we mszy świętej. I teraz mógłbym wymienić gest po geście słowa i omawiać różne fragmenty modlitw i pokazywać, że poprzez to mamy okazję do tego, aby spotkać się z Bogiem, aby poczuć Go bardziej, lepiej zrozumieć w ogóle z natury Mszy Świętej wszystko, co w niej się odbywa, jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Pana Boga. No i dla przykładu, w trakcie jak tu pokuty uderzasz się w piersi i masz okazję do żalu wyrażonego względem Pana Boga, że jednak nie wszystko idzie tak, jak powinno. Możesz w trakcie ofiarowania, czyli przygotowywania darów na ołtarzu, ofiarować Mu wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. Możesz poprzez psalm naśpiewająco wyśpiewać Jego chwałę i tak dalej, i tak dalej. No widzisz, Tyle okazji do tego, aby być bliżej Niego. I co, i niby masz z tego zrezygnować? Jako sakramentalne? Co najmniej dziwne. Zakcentuję słowo codzienna. Kiedy modlitwa jest codzienna, to jest wpisana w strukturę naszego życia i powoli staje się czymś po prostu naturalnym. Jak oddech, jak jedzenie. I o nich nie mówimy, że... Są one niepotrzebne i nam bo wiemy, że bez nich nie będziemy dalej żyli. I tak samo bez modlitwy nie może żyć nasz kontakt z Bogiem. Trochę ma się to w ogóle jak z każdą relacją z drugim człowiekiem: że jeśli nie dajemy okazji sobie i tej drugiej osobie, aby się nawzajem poznawać, no to. Odsuwamy się od siebie, nudzimy się sobą, mówimy, to wszystko, co jest na zewnątrz, te wszystkie spotkania z innymi osobami są atrakcyjne, bo bądź są tacy fascynujące, a ty to już taki właśnie codzienny, zwykły, taki, no dobrze, tylko z obowiązku. A właśnie modlitwa pozwala nam się zachwycić Panem Bogiem, wejść w miłosny dialog. I to mogą też czynić niesakramentalni, chociaż nie przystępują do Komunii Świętej, to mogą nawet z tego krzyku niemożliwości podejścia do Ołtarza Pańskiego, bardziej intensywnie się modlić. Mogą to wykorzystać, to napięcie, które jest w nich, aby ten dialog modlitwy był szczególny, wyrazisty, taki konkretny. Pamiętacie Mateuszowy opis sądu ostatecznego? Jezus siedzi na tronie, przed nim są narody, i on oddziela jednych od drugich, jak to ewangelista podkreśla: jak pasterz owce od kozłów. No i do tych po prawej stronie mówi: Idźcie do królestwa, weźcie je w posiadanie, oni są pozytywnie zaskoczeni, a dlaczego? No i Jezus, aby im to wytłumaczyć, mówi. Dlatego, że to wszystko, co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, nieście uczynili. I pozamiatane. Czyli czynisz dobro bliźniemu, masz królestwo, nie czynisz, nie masz królestwa. Temat zamknięty, co tu dalej dyskutować? Oczywiście to nie jest jakaś promocja myślenia z wersji. Wystarczy, byś był dobrym człowiekiem i to wystarczy. Nie, tutaj chodzi o dobro bardzo konkretne, ze wzbudzoną intencją, że czynisz to dla Boga. Nie tylko dlatego, że jesteś filantropem, bo sprawia Tobie to jakąś przyjemność, bo jesteś charytatywny, albo walczysz o równe szanse, przynajmniej w miarę dla wszystkich ludzi. Nie. Chodzi właśnie o to nastawienie serca, że robisz to ze względu na Pana Boga i takiego dobra życzę każdemu człowiekowi. Obojętnie kim jesteś, co robisz i jaki jest stan Twojego związku, możesz Czynić dobra. Jeśli ono jest ze względu na Boga, no to jest wielkie wow i przyniesie to naprawdę wieczne owoce. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Wynika z tego z samej Ewangelii, że jedno z błogosławieństw bezpośrednio odwołuje się do sprawiedliwości. I czym ona jest? Ona tak naprawdę wynika z samej uczciwości względem innych ludzi, i tutaj. Motywator, motywacja religijna jest tylko dodatkiem, ale jakże ważnym, bo zobaczmy, że obok tego błogosławieństwa też idzie obietnica. Będziemy napełnieni tą sprawiedliwością. Jeśli jej łakniemy, to potem ona będzie zrealizowana i to trochę mówi o kształcie całej wieczności z Bogiem że tam będzie akcent położony na sprawiedliwość, że ona będzie tam istotna. Więc jeśli myślimy o tym, aby. Być w wieczności z Bogiem, no to dobrze by było już teraz się do tego przygotować, potraktować to, jak to życie jako pewien przedsionek, przedpokój jak to woli, samej wieczności. Żebyśmy potem, jak tam już pójdziemy, się nie zdziwili, że jest tam nam źle, bo my tutaj żyliśmy zupełnie inaczej. Jeśli ktoś z powodu wejścia w kolejny związek jest pozbawiony łaski uświęcającej, nie może twierdzić, że jest to normalny stan. Ponieważ, jak będzie tak uważał, to będą brały przykład z niego jego dzieci i potem, jeśli uznają to jako naturalne i normalne, to będą chciały to powtórzyć w swoim życiu. Więc stoi przed niesakramentalnymi wielkie zadanie, aby tłumaczyć wartość małżeństwa sakramentalnego swoim dzieciom, i potem, w miarę ich dojrzałości i zrozumienia na różnych etapach ich rozwoju, wyjaśniać, dlaczego akurat oni znajdują się w takiej sytuacji. No i przez wychowanie chrześcijańskie, patrząc szerzej, też rozumiemy wszelkie działania, wręcz taką misję ewangelizacyjną w naszej rodzinie. Aby nie tylko czytać Ewangelię swoim dzieciom, ale również pokazywać im ją w codzienności. I wtedy pokażemy Panu Bogu, że Go kochamy, bo przekazujemy Jego treść, Jego pomysł na świat dalej do naszych bliskich. Brrr, jakie to nieprzyjemne! Pokuta kojarzy się z jakimś biczowaniem, włosiennicą, z rzeczami przykremi, ponad ludzkie siły. Naprawdę, jeśli tak uważacie, to odłóżcie te kadry z filmów na bok i zrozumcie, że pokuta to jest coś innego. To jest pewne poświęcenie uczynione z racji na Pana Boga, i może to czynić każdy chrześcijanin, który chce wysłać komunikat do nieba z wersji: Panie Boże, zależy mi na tobie. Rezygnujesz z czegoś, abyś ty wiedział. Że naprawdę to, co duchowe, jest dla mnie czymś naprawdę bardzo istotnym. A teraz przejdźmy do trochę niemiłych spraw, i muszą one wybrzmieć, aby ochronić dobre imię małżeństwa. Kościół nie dopuszcza do komunii rozwiedzionych z konkretnego powodu i od konkretnego momentu. I tutaj cytuję. Od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają więzi i miłości między Chrystusem i Kościołem. I co to oznacza? Otóż wraz z wypowiedzeniem sakramentalnego, tak, stanięciem przed ołtarzem, przestajesz być duchowym singlem. Dlatego, że ta druga osoba jest Twoim sposobem przeżywania Pana Boga. Idziecie razem, ramię w ramię, w kierunku Pana Boga. Bóg jest więzią waszej miłości. Więc kiedy zapominasz o tej osobie, z którą wziąłeś sakramentalny ślub, a idziesz do kolejnej, no to jakbyś zaprzeczył również tę więź miłości, którą jest Bóg. I popatrz zresztą na komunie rozwiedzionych trochę od strony całego świata. Czyli tych, którzy są w sakramentalnym związku małżeńskim. Gdyby ta komunia tym rozwiedzionym, którzy weszli w kolejny związek małżeński, została udzielona, to przekreśliłoby to wartość małżeństwa. I wtedy zaczęliby się wszyscy zastanawiać, po co w ogóle brać ślub, jeśli on i tak nic nie daje, i tak on może w każdym momencie zostać rozwiązany, że to wszystko jest tylko kwestia ludzkich emocji. A tak nie jest. I dlatego, chociaż jest to bolesne, to. Kościół bardzo mocno stoi przy swoim stanowisku. Pojednanie w sakramencie spowiedzi jest dostępne tylko dla tych, którzy żałują i zgadzają się na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z sakramentalnym związkiem małżeńskim, z jego nierozerwalnością. Czy innymi słowy, to są osoby, które zgadzają się na całkowitą wstrzemięźliwość seksualną albo jak jeszcze inaczej byśmy chcieli to nazwać, chcą być białym małżeństwem żyć jak brat z siostrą. Wiem. To trudne, ale wcale nie niemożliwe i to pokazuje przykład jakiejś tam części osób. I na koniec zostawiam Wam cytat z tego 84. punktu Familialis Consortio i niech to będzie dla Was takim źródłem nadziei. Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeśli wytrwają w modlitwie pokucie i miłości. Amen. A ja Wam błogosławię na dążenie do świętości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ej, no weź, powiedz komuś o tym wideo. Przecież to takie proste. Skopiuj link i umieść na Facebooku. Wyślij na Messengerze, Whatsappie czy innym medium społecznościowym. Tobie pomogło? pomoże i innym. Nie pozwól, by zostało to na końcu internetu. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to to zrób. No i daj dzwoneczek, by nic Tobie nie umknęło.